Deptak Bogusława to miejsce spotkań wielu mieszkańców. Jest tam bardzo dużo restauracji, kawiarni i ławek. Jest to idealne miejsce do spędzenia wolnego czasu. Jednak często w okresie wakacji spokój i porządek w tej okolicy jest zakłócany przez nastolatków i przestępców. Od początku marca zarówno patrole umundurowane, jak nie umundurowane mają pod stałym swoim nadzorem Deptak Bogusława. My obserwujemy sytuację tej zmiany. Co tydzień praktycznie robimy takie sprawozdania dla państwa, które wykazują, że kilkudziesięciu policjantów co tydzień jest skierowanych w ten rejon. Przeprowadzają od 100 do 200 interwencji, legitymują około setki osób, nakładają mandaty karne i zatrzymują sprawców przestępstw. Oprócz jawnych patroli na deptaku są również policjanci po cywilu, po to, aby lepiej dostrzec przestępcę i żeby go nie wystraszyć. Zbliża się okres wakacyjny, młodzież ma dużo wolnego czasu, nie zawsze i nie wszyscy wyjeżdżają spędzać wakacje poza miastem na zorganizowanym wypoczynku i policjanci oczywiście będą też nadzorować ten teren pod kątem nieletnich, dlatego że też w okresie wakacyjnym zdarza się, że wiele osób, młodych osób, nieletnich ucieka z domu rodzinnego albo też przebywają na ucieczkach z różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W okresie wakacji policja jest szczególnie czujna. Policjanci standardowo sprawdzają trzeźwość kierujących pojazdami oraz przygotowują się do nadzorowania przebiegu zbliżającego się wielkiego wydarzenia w Szczecinie, czyli zlotu wielkich żaglowców, który zgromadzi miliony turystów.